Dzień dobry, Marek Pyza, minęła 10. Witam serdecznie w porannej rozmowie telewizji w Polsce.pl. Ze mną w studiu Witold Bańka, minister sportu i turystyki. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczniemy od krótkiego zerknięcia na dzisiejsze gazety, bo w nich oczywiście, jeśli chodzi o sport, jeden temat. Gazeta Wyborcza pyta, czy Armenia będzie metą. Rzeczpospolita pisze o tym, że kadra jest lekiem na całe zło. Super Express apeluje po prostu do piłkarzy, umieszczając jako ilustrację zdjęcie Grzegorza Krychowiaka, który powraca do kadry. Rozbijcie Ormian. A Gazeta Polska codziennie pisze ani słowa o awansie. I od tego właśnie chciałbym zacząć. Gdzie pan będzie oglądał mecz? Bo rozumiem, że będzie. W domu zdecydowanie będę kibicował naszym biało-czerwonym. Faktycznie dzisiaj chyba cała Polska przed telewizorami. No to będzie trudne spotkanie. Ja bym też reprezentację Armenii nie lekceważył, bo przypominam sobie 2014 rok, gdzie my byliśmy na 70. miejscu w rankingu FIFA. Armenia była wtedy na 30., bodajże około 30. miejsca rankingu. Mają gwiazdę Manchesteru United. Gramy na sztucznej murawie. To też nie jest do końca... Nie lubimy tego. Nie lubimy tego zdecydowanie, więc to będzie trudny pojedynek. Też trybuny, gorące trybuny będą sprzyjać naturalnie gospodarzom, więc wydaje mi się, że ten mecz na pewno nie będzie należał do łatwych. Natomiast no, wierzymy w 3 punkty i warto byłoby już bardzo mocno przybliżyć się do tego awansu, tak aby ten mecz z Czarnogórą na Narodowym już nie był takim meczem z nożem na gardle. No, przypomnijmy, jeszcze nikt noża na gardle nie ma. Sytuację mamy w miarę komfortową i może zdarzyć się tak, że już dziś wieczorem, tuż przed północą, będziemy świętować awans na rosyjski mundial. Tak sobie życzmy i naszym chłopakom. Pod warunkiem, że wygramy z Armenią, a w meczu Czarnogóra-Dania padnie remis. W każdym innym przypadku będziemy mieli już matematykę, będziemy mieli gorącą niedzielę, a wierzy pan w to, że jest możliwy taki scenariusz, że my na ten mundial nie pojedziemy? Przez niemal całe eliminacje byliśmy na czele tabeli, wydawało się, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, a końcówka znowu pod lekkim znakiem zapytań. Ja bym nie chciał defetyzmu, ja zawsze, że tak powiem, kibicuję biało-czerwonym, więc myślę, że nie należy w ogóle takie myśli dopuszczać. To są też profesjonaliści, oni wchodzą na murawę, żeby wygrać i bądźmy optymistami. Ja wierzę, że do końca postawią na taką piękną kropkę nad i, to będzie 2 mecze, 6 punktów i z takim mocnym akcentem wejdziemy na mundial do Rosji. Cieszy też, myślę, że optymistyczne sygnały płyną z kadry. Jest Krychowiak, wrócił do gry na naprawdę wysokim poziomie w West Bromwich. Tam wreszcie gra w pierwszym składzie, zbiera dobre noty i to jest też ten zawodnik, który może ten środek pola bardzo ładnie nam poukładać. Oczywiście szkoda tego, że nie ma niestety Arka Milika, bo byłby też sporym wzmocnieniem, więc tutaj trener Nawałka zapewne zagra, ustawi skład z jednym napastnikiem, oczywiście Robertem Lewandowskim. No zobaczymy. Minister sportu, dobrze poinformowany człowiek, chociaż akurat w tych kwestiach to nie ingerujemy tak dalece. Byłby sensacyjny. A gdzie pan widzi polską reprezentację za 10 miesięcy w połowie lipca 2018 roku? Zależy o co pytamy, oczywiście. Tak konkretnie 15 lipca. No, na mundialu zdecydowanie. Jeszcze? Jeszcze. To jest dzień, kiedy będzie rozgrywany finał. No wie pan, ja myślę, że to jest tak, że my mamy wszelkie predyspozycje do tego, żeby walczyć na najwyższym poziomie. To są dzisiaj piłkarze, którzy no, grają w czołowych klubach europejskich, stanowią o trzonie w swoich drużyn, więc to jest reprezentacja z ogromnym potencjałem. Turniej rządzi się swoimi prawami. Pamiętamy Euro, jak niewiele brakowało tak naprawdę i jak mogliśmy zajść daleko, odpadliśmy. Natomiast no, w mistrzostwa świata też rządzą się swoimi prawami. No, byłoby pięknie, gdybyśmy zawędrowali do finału, ale wydaje mi się, że też musimy trochę zejść na ziemię tak naprawdę. Dlaczego jesteśmy też w czołówce rankingu FIFA? No, oczywiście rankingi nie grają i to jest może nie tylko sprawa prestiżowa, bo wiemy, że miejsce w rankingu będzie decydowało tak by rozstawieniu w koszykach i z punktu widzenia losowania to bardzo ważne, żebyśmy w tym rankingu byli wysoko, ale też nie ekscytujmy się tym. Mecz z Danią trochę nas sprowadził na ziemię, zimny prysznic, który się też wszystkim przydał i reprezentacji i kibicom. To też jest naturalne, że zawsze przychodzi jakiś moment porażki, takiego
takiego kryzysu, ale wydaje mi się, że powinniśmy w kontekście i najbliższych dwóch spotkań, i mundialu po prostu trzymać bardzo mocno kciuki za biało-czerwonych, kibicować im, bo esencją sportu jest walka o zwycięstwa, o medale, więc my nie powinniśmy się wstydzić tego, że chcemy widzieć naszą reprezentację w finale Mistrzostw Świata. To nie jest jakaś megalomania, ale to jest po prostu wiara i myślę, że tak do tego powinniśmy podchodzić. I to już nie jest tylko chciejstwo, jak bywało przez ostatnich, no niestety, kilka dekad marzenia ściętej głowy. Tak. Mieliśmy problemy z kwalifikowaniem się do wielkich imprez, a dziś okazuje się, że reprezentacja piłkarska jest największą nadzieją polskiego sportu, jeśli chodzi o sporty drużynowe w kontekście zbliżającego się mundialu. I to, że zaczynają się jakieś rozmowy o strefie medalowej, to nie jest jakiś hura optymizm, tylko rzeczywiście możemy realnie, i nie tylko my w Polsce, ale chyba i znawcy sportu na Zachodzie, mówić o tym, że polską kadrę stać na wiele, no i wreszcie zaczynają się nas bać. Tak, jesteśmy w stanie z każdym wygrać, ale też jesteśmy w stanie przegrać, bo to no, futbol jest też nieobliczalny, ma ten właśnie pierwiastek, jak w ogóle sport, nieobliczalności i wiadomo, że mecz rozgrywa się na Morawie i od walki, determinacji, taktyki, różnego rodzaju innych czynników zależy to, jak reprezentacja zagra. Natomiast to jest dzisiaj team, który naprawdę ma potencjał wygrywać z najlepszymi i tego się trzymajmy. Potrafimy z każdym też przegrać, zupełnie jak polskie kluby. I obserwujemy to niestety co jakiś czas w europejskich pucharach, zwykle co roku. I niestety ten rok był wyjątkowo suchy, jeśli chodzi o osiągnięcia naszych klubów piłkarskich w europejskich pucharach. Zwłaszcza dała plamę Legia, która się jakoś kompletnie posypała. Nie chcę analizować tego, co się sportowo dzieje w drużynie mistrza Polski, ale co się dzieje organizacyjnie, co się w ogóle dzieje w tej jednostce, jaką jest klub. No, mieliśmy do czynienia w nocy z niedzieli na poniedziałek z pobiciem piłkarzy. Z takim zdarzeniem, które w profesjonalnym futbolu europejskim chyba nie miało miejsca. Śledziłem dyskusje wokół tego wydarzenia i przypominanie różnych innych tego typu skandalicznych zdarzeń. Były jakieś poszturchiwania, były wandalizmy na autach piłkarzy, to również za granicą, ale takie sceny to nie działy się nigdy. Absolutnie. Jak pan to interpretuje? Co tam się dzieje? To jest skandaliczna sprawa. Ja bym nie chciał wchodzić w kwestie organizacyjne wewnątrzklubowe. Nie jesteśmy od tego, żeby oceniać kwestie organizacji klubu. Natomiast to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli ten skandal z pobiciem piłkarzy, no to właściwie brak słów, no bo to nie ma miejsca i litości na bandytyzm, na tego rodzaju zachowania, na akty przemocy w ogóle wobec kogokolwiek, ale wobec sportowców, czy na stadionie, czy poza stadionem. I bardzo dobrze, że tutaj nastąpiła też pewna refleksja, jest współpraca z policją. Chodzi o to, żeby też tych sprawców wykryć i żeby też stanowczo ukarać, no bo to jest sytuacja absolutnie bez precedensu i nie może być zgody na tego rodzaju zachowania kibiców, ich postawach patriotycznych, edukacyjnych trzeba wspierać, bo wykonują też fantastyczną pracę, ale no nie ma miejsca i zgody, i litości na bandytyzm, na zachowania z użyciem przemocy, na tego rodzaju akty, które miały miejsce właśnie w stosunku do piłkarzy Legii. A jak to może wpłynąć na samych zawodników? Pytam pana trochę jako sportowca, oczywiście nie takiego, który kiedyś dostał z liścia od kibica, bo to i nie ten sport. Tutaj mówimy rzeczywiście o skandalicznym incydencie, jakie się nie zdarzają. No że to obniża morale, no to jest bardzo trudny moment i też psychicznie, bo tu też się wyzwala pewnego rodzaju strach w zawodnikach i ja nawet nie chcę się zastanawiać, no bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dla nich trudny moment. Oni się muszą zmotywować teraz jakby do tego, aby wyjść i walczyć i grać, żeby był ten duch w tej drużynie. I no, na pewno trudny moment z punktu widzenia takiego psychologicznego. Można to porównać. Oczywiście wiadomo też, że jest inny kaliber, ale z takim trudnym momentem dla sportowców, jakiejś kontuzji czy taki przełomowy moment w karierze, gdzie przychodzi tak de facto taki upadek, trudny moment. I no, ważne, żeby to nie wpłynęło na jakby w perspektywie dalszego czasu na całą drużynę. Może się okazać, że ci bandyci zamiast zmobilizować, jak mieli w zamiarze, zdaje się, no, mocno zaszkodzą i właśnie zdemobilizują tych zawodników, no, których mają wspierać. Nie chcę oceniać tych metod mobilizacyjnych, bo to szkoda słów. Panie ministrze, to zmieńmy temat. Od stycznia rząd ma przeznaczyć 100 milionów złotych na otwarte strefy aktywności. Platforma budowała orliki, wy robicie osy.
można tak troszeczkę porównywać budowę tej infrastruktury sportowej. W 2016 roku zrobiliśmy badania, jakiego rodzaju obiekty, szczególnie w mniejszych miejscowościach, na jakiego rodzaju obiekty sportowe z kategorii infrastruktury sportowej zapotrzebowanie, i to są właśnie obiekty, które są bardzo pożądane przez lokalne społeczności, stąd też to jest odpowiedź na pewno zapotrzebowanie. Ja bym chciał powiedzieć, że na przestrzeni 4 lat, liczby tutaj najlepiej przemawiają też do wyobraźni, około 1 800 000 000 złotych przeznaczymy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości na dofinansowanie infrastruktury sportowej. To jest, można powiedzieć, między 2,5 do 3 000 obiektów sportowych, od małych boisk poprzez stadiony lekkoatletyczne, hale, baseny, i do tego około 3 000 os, więc no, blisko 6 000 różnego rodzaju obiektów na przestrzeni 4 lat, pieniądze ogromne. W przyszłym roku będzie mieli ponad 500 000 000, około 516 milionów złotych na dofinansowanie infrastruktury sportowej, właśnie w tym też program OSA, więc to jest naprawdę czas wielkich inwestycji w infrastrukturę sportową. A jak te osy będą wyglądały? Co to będzie dokładnie? To są dwa warianty. To są wariant taki ograniczony tylko i wyłącznie do tego takiego elementu rekreacyjnego i, można powiedzieć, funkcji siłowni, ale także wariant rozszerzony o plac zabaw o charakterze sportowym. Jako resort będziemy dofinansować nawet do 70% tej inwestycji dla najmniej zamożnych samorządów. Standardowo będzie to kwota 50%, i tą wersję ograniczoną szacujemy na około 50 000 złotych, wersję rozszerzoną na około 100 000 złotych, i właśnie do tych kwot, do 50% standardowo będziemy dofinansować. I tutaj beneficjentami mogą być nie tylko samorządy, ale także wszelkie podmioty osobowości prawnej, spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia, fundacje, i chcemy się głównie nastawić na te miejscowości, te miejsca, gdzie tego rodzaju obiektów nie ma, szczególnie te mniejsze miejscowości, bo tam jest ogromne zapotrzebowanie na takie otwarte strefy. Nawet jakieś osiedle, tak, nie musi czekać na jakiś ruch rady, dzielnicy, gminy, czy tego typu jednostki. Musi to być podmiot osobowości prawnej oczywiście i bezpośrednio aplikuje do nas, do ministerstwa. Tutaj procedura będzie naprawdę uproszczona. Jeśli bierzemy pod uwagę na przykład samorządy, to można powiedzieć, że jedna gmina, jeden wniosek, wiele stref. Także można złożyć wniosek oczywiście o nie tylko jedną strefę, ale więcej tych stref. I chcemy na przestrzeni 2 lat najbliższych, żeby to powstało około 3 000 obiektów. Zważywszy na to, że środki finansowe mamy naprawdę pokaźne, jesteśmy tutaj elastyczni i też być może zwiększymy ten budżet i też będzie więcej otwartych stref aktywności. Poza finansowaniem tego typu inwestycji, trochę grubsze pieniądze ministerstwo chce przeznaczyć na pojedyncze obiekty, na sport wyczynowy. Wiemy, że będzie dofinansowanie dla Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa w wysokości 11 milionów złotych. W kolejce już są ustawione, a właściwie przyklepane kolejne 3 kluby, czyli Krakowia, Jagiellonia i Pogoń Szczecin. Czyli rozumiem, że kilkadziesiąt milionów w najbliższych latach z budżetu państwa pójdzie na wsparcie kilku klubów piłkarskich w najpopularniejszej w Polsce dziedzinie. Ale niektórzy mogą zapytać, dlaczego ministerstwo ma wspierać prywatny biznes. No, te kluby to jest prywatny biznes, który czasem i tak już na preferencyjnych warunkach działa, jak choćby kwestia budowy stadionów w Warszawie. To jest do końca tak, panie doktorze, ponieważ my dofinansowujemy ogromną ilość obiektów, hal, stadionów, na których grają prywatne kluby. Można powiedzieć, że to, że beneficjentem jest bezpośrednio samorząd, ale jak powstaje hala w danej miejscowości, to tam na tej hali głównie gra klub prywatny, wyczynowy, więc te obiekty sportowe służą sportowi wyczynowemu i zgodnie z przepisami prawa nie tylko samorządy mogą być beneficjentami środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, także fundacje czy kluby piłkarskie. Ja bym tu chciał podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, istotną w przypadku tych projektów. Mogą liczyć na dofinansowanie, ponieważ to są projekty, które mają służyć szkoleniu dzieci i młodzieży. Stąd właśnie Akademii nie dofinansowujemy budowy obiektów stadionów piłkarskich właśnie, które mają służyć prywatnym klubom i dużych obiektów. Natomiast te akademie, oprócz tego, że tak jak pan w sumie powiedział, że no tak, służą prywatnym klubom, ale ich założeniem jest budowanie pewnego systemu szkoleniowego i co znakomicie się wpisuje też w naszą strategię właśnie wspierania sportu dzieci i młodzieży, i stąd też jesteśmy otwarci na kolejne kluby, no bo patrząc z perspektywy rozwoju polskiej piłki, no to jest niezbędny krok do tego, abyśmy nie mieli takiej sytuacji za kilkanaście lat, jak mamy teraz, czyli najtrudny rok, delikatnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o europejskie puchary. Kluby muszą postawić na wychowanków, muszą też postawić na szkolenie. Panie ministrze, ja to słyszę od
co najmniej kilkunastu lat. Ale to coś o tyle drgnęło, że faktycznie wcześniej tych akademii nie było. Nie było tak dużego akcentu, takiego boomu trochę na szkolenie. Ja się cieszę, że tutaj się trochę... To myślenie w klubach się już zmieniło faktycznie? Zmienia się, stąd też to jest taki akcent optymistyczny, żebyśmy tylko tak nie spoglądali destrukcyjnie i niekorzystnie na przyszłość, to jednak tutaj trzeba zauważyć, że pewna zmiana sposobu myślenia w kontekście właśnie szkolenia dzieci i młodzieży nastąpiła i stąd też my jako resort chcemy tego rodzaju projekty wspierać. Tylko to jest jeszcze oczywiście pytanie, co będzie dalej z tą młodzieżą, jak oni już będą wchodzić w wiek seniora, no to zwykle polskie kluby widzą szansę na niezły zarobek na młodym zawodniku, w którego się tak dużo nie zainwestowało, bo nie wyłożyło się za niego żywej gotówki za transfer i łatwo się sprzedaje za granicę. Tutaj wracamy do tej dyskusji, o której mówiliśmy, czyli managementu w klubach, czyli takiego myślenia właśnie długofalowego, perspektywicznego, zatrzymywania wychowanków w klubach. No i zresztą postawa choćby Górnika Zabrze w Ekstraklasie teraz pokazuje, że warto stawiać też na swoich piłkarzy i to jest ten kierunek, który jest kierunkiem przyszłościowym. Górnik, przypomnijmy, jest liderem. Beniaminek, który na czele tabeli sensacyjnie na 1/3 rozgrywek, na etapie 1/3 rozgrywek. Chciałem pana zapytać jeszcze o jedną sprawę związaną z dopingiem, a właściwie ze skazaniem za doping naszego zawodnika. Chodzi o Adama Seroczyńskiego, medalistę olimpijskiego w kajakarstwie brązowego z Sydney z 2000 roku, który po igrzyskach w 2008 roku w Pekinie został zdyskwalifikowany. Tam zajął najbardziej nieprzyjemne dla sportowca miejsce, czwarte miejsce. Posiłkuję się tutaj artykułem, który parę dni temu się ukazał na portalu weszło.com. I pozwolę sobie zacytować. Pierwsze dni września spędza już w domu, to tam zostaje jego telefon z Polskiego Związku Kajakowego. Wiadomość jako buchem w głowę. Wykryto u niego doping. Klenbuterol. Seroczyński w popłochu sprawdza w internecie, co to za specyfik. Dzwoni też do swojego lekarza, dociekając, skąd mógł on się u niego wziąć. No i okazuje się, specjaliści, którzy pomagają naszemu sportowcowi, ustalają, że ten środek musiał dostać się do jego organizmu przez mięso spożywane w olimpijskiej stołówce, bo w Chinach tym właśnie specyfikiem na potęgę tuczy się zwierzęta. Taką linię obrony obierają, ale MKOL w tę wersję nie wierzy, wszystkie odwołania odrzuca, przed arbitrażem Seroczyński przegrywa. Sprawa wydaje się beznadziejna, aż tu nagle parę miesięcy temu telewizja ARD publikuje reportaż, gdzie ujawnia, że Światowa Agencja Antydopingowa przeprowadziła ponowne testy zamrożonych próbek, między innymi jamańskich sprinterów. Tak. Tudum, Usain Bolt. I wykryto w tych próbkach ten sam środek. Ale żeby nie było dramatu i skandalu na cały świat, umarzają sprawę, stwierdzając, że wykryte stężenia były minimalne, jak u Seroczyńskiego, a więc najprawdopodobniej ten specyfik mógł pochodzić z chińskiego mięsa. Mimo to MKOL nie chce zweryfikować swojej decyzji w sprawie naszego kajakarza. Czy on jeszcze może na coś liczyć? Bo podobno jest plan B, pójście do sądu. Myślę, że to jest kierunek, który powinien nasz kajakarz obrać zdecydowanie. Rozmawialiśmy też z samym szefem MKOL-u, Tomasem Bachem, który stoi na stanowisku, że Trybunał Arbitrażowy jest niezależny i tutaj nie ma możliwości zmiany tej decyzji. Myślę, że trzeba, mimo tego, że interweniowaliśmy, no bo to nie jest w gestii WADA, tylko w gestii Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. No WADA, w której pan minister Światowej Agencji Antydopingowej reprezentuje Europę w Komitecie Wychowawczym, tak, Wykonawczym. Tak, dokładnie tak. I tutaj jest sytuacja bardzo trudna, więc faktycznie to jest przypadek, w którym naszego zawodnika skrzywdzono, bo nie potraktowano go równo tak jak choćby jamańskich sprinterów i to ciąży na nim i to jest przykre, więc myślę, że powinien wykorzystywać środki zgodnie też z prawem międzynarodowym do tego, aby się od tej sprawy odwołać, bo według wszelkich badań, o czym pan redaktor słusznie też powiedział, ten środek był w mięsie w Chinach i tych przypadków była ogromna ilość, więc to tylko potwierdza te badania i że to nie było akurat celowe zażycie tych środków. W grę wchodzi nawet Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, jak mówi pełnomocnik naszego kajakarza. Czy ten sportowiec może liczyć również na rząd w takiej sprawie? Czy jest w ogóle możliwe jakieś wsparcie? Tutaj też analizujemy ten przypadek, tak jak wcześniej wspomniałem, rozmawiałem z szefem MKOL-u i myślę, że tutaj jakby no, to sam zawodnik musi jakby zgodnie z prawem międzynarodowym, z przepisami wystąpić do sądu. To jakby rząd nie jest w tym wypadku stroną, natomiast wydaje mi się, że powinien pójść tą drogą.
Panie ministrze, na koniec jeszcze o turystyce. Króciutko niestety, bo mamy już tylko minutkę. Chciałem pana zapytać, czy już podsumowano sezon turystyczny mijający, miniony? Czy Polska jest rajem turystycznym? Jest boom na Polskę, to fakt. Mamy już analizując pierwsze. Czy ładnie? Jest bezpiecznie, pięknie i przede wszystkim też jesteśmy jedną z tych 20 najchętniej odwiedzanych destynacji na całym świecie. Mamy wskaźniki już z pierwszego półrocza, które pokazują kilkuprocentowy wzrost zarówno jeśli chodzi o turystów z zagranicy, jak i cudzoziemców odwiedzających Polskę w stosunku do roku ubiegłego. Jest też duży ruch podróży wewnątrzkrajowych, tych długookresowych, można powiedzieć powyżej 5 dni, czyli Polacy chętniej wypoczywają w Polsce. Raz to jest kwestia poczucia bezpieczeństwa, druga zasługa rządowego programu 500+. Wczoraj badania pokazujące, jak ogromna ilość dzieci wyjechały na wakacje. To są naprawdę wskaźniki nastrajające optymistycznie. I weźmy pod uwagę, że turystyka jest dzisiaj, można o tym śmiało też mówić, jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. 6% PKB. Dzisiaj turystyka to jest nie tylko sam wypoczynek, to jest biznes, to są usługi. Więc musimy też dbać o to, aby Polskę promować. I ogromny jest potencjał. Porównujemy choćby przykład turystów z Chin, którzy odwiedzają Polskę. Bodajże kilka lat temu było to około 26 tysięcy, w tym roku spodziewam się około 100 tysięcy turystów z Chin i to jest cały czas wskaźnik rosnący. A to jest... Nic więc dziwnego, że ministerstwo coraz więcej pieniędzy przekazuje na turystykę. W przyszłorocznym budżecie ma być o 20% więcej właśnie na tę dziedzinę. Mamy akcje takie jak Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny. 70 tysięcy osób skorzystało w poprzedniej edycji, a najbliższa już w najbliższy weekend zachęcamy. Dokładnie. Tym puentując naszą rozmowę, żeby zerknąć na tę akcję i korzystać z wypoczynku w Polsce. Atrakcyjne ceny, propozycje zachęcamy. Witold Bańka, minister sportu i turystyki, był gościem porannej rozmowy telewizji w Polsce.pl. Ja się z państwem zobaczę niebawem, a za moment na moim miejscu Maciej Wośko w rozmowie z dyrektorem Instytutu Badań Rynku, Koniunktury i Konsumpcji, doktorem Bogusławem Buławatem. Ale wcześniej jeszcze przegląd prasy. Leżą tutaj gazety, zapomniałem o nich, zaraz do nich zajrzymy.